Dziś odbywają się 12 manewry medyczne Zakrzewo 2024. Pierwsze były w roku 2012, które zapoczątkowała i zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, która przez te 12 lat jest organizatorem tych manewrów przy udziale Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, przy udziale już teraz CKZiU w Złotowie, ale też Starostwo Powiatowe w Złotowie i Gmina Zakrzewo, jak i sami strażacy z terenu gminy Zakrzewo. Cieszymy się, że możemy gościć wiele jednostek na terenie naszej gminy, na terenie naszej miejscowości w Zakrzewie, gdzie odbywają się scenki tematyczne, które od 12 lat mają na celu uczyć strażaków, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy podczas zdarzeń losowych, które wynikają z naszej działalności jako straży pożarnej. I tak w tym roku mamy scenki, typowo scenkę samochód osobowy uderzył w drzewo, gdzie są trzy osoby poszkodowane ciężko, są trzy osoby, które po prostu najechały na tył tego samochodu, ale jest też wiele innych scenek sytuacyjnych, które zdarzyły się w powiecie złotowskim, bądź zdarzyły się w Polsce, tak jak wybuch pompy ciepła, tak jak wkręcona noga do headera kombajnu i wiele, wiele innych scenek, które są organizowane na terenie Zakrzewa. My jako organizatorzy Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie serdecznie dziękujemy zawsze tym, którzy przez 12 lat przyjeżdżali do nas i się uczyli, bo manewry mają na celu jedną rzecz. Przede wszystkim uczyć i pokazywać strażaków, jak prawidłowo nieść pomoc bliźniemu w wypadkach drogowych i zdarzeniach losowych. Szanowni Państwo, 12. edycja medycznych manewrów ratowniczych organizowanych na terenie gminy Zakrzewo, generalnie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie w Zakrzewie, przy pomocy wielu lokalnych instytucji i firm. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych doskonalą swoje umiejętności w trakcie pozorowanych działań na poszczególnych scenkach, gdzie odwzorowane są różne sytuacje, gdzie właśnie strażacy muszą skutecznie udzielić pomocy medycznej, ewakuować osoby poszkodowane, wdrożyć wszelkiego rodzaju procedury, które są wymagane w trakcie działań przewidzianych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Głównym celem jest doskonalenie umiejętności współpracy w ramach zastępów ratowniczych i podnoszenie wiedzy oraz takiej konkretnej umiejętności w sytuacji, gdy dochodzi do sytuacji nagłych, a interwencja medyczna jest wymagana przez zadysponowane jednostki straży pożarnych.